Dzień dobry, Natalia Kuźma, TV Reklama. Znajdujemy się właśnie na konferencji prasowej Fame MMA 11 i jest ze mną Kasiusz Życiński. Don Kasio, cześć. Cześć. Jeszcze nie robiłem wywiadu, tak? Nie. Ja jestem nowicjuszem, także... Także powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz? Czy masz jakiś stres, boisz się, czy po prostu już jesteś doświadczony, więc nic? Po tobie to spływa. To chyba nie zależy od doświadczenia. Przed walką zawsze jest jakby stres. Tutaj nie, na konferencji. Ja w słowie się czuję bardzo dobrze. Nie muszę sobie właśnie przygotowywać scenariuszy, tak jak widać właśnie po tym kurwa wrzodzie, który tam wszedł do mnie na face to face, że on tam miał chyba ustalone co, a tu kurwa jak mu ripostę jedną dostał, to nagle nie wiedział co odpowiedzieć. No. Czyli nie boisz się, że ktoś wyciągnie coś, co mogłoby ci po prostu zaszkodzić, bo też jesteś mocny w słowach? Nie, to akurat nie, to nawet akurat z Wardęgą, który każdy się tak boi Wardęgi, że on tu powyciąga na niego brudy, to miałem z nim, on nagrywał na tą swoją kamerkę wszystko, a pewnie wytnie to, co wygodne dla niego. To mu powiedziałem, że w skrócie, bo nie będę tu się rozwijał, bo mówiłem w innych wywiadach, żeby te wywiady nie były takie kurwa monotonne i wszystko o tym samym. Powiedziałem mu tylko, że jest pizda w świecie, kozak w necie, tak jak większość. Do Wardęgi, tak? Tak, no bo nie podoba mi się, że oni tu, on do mnie argument, no ale ja tu z wszystkimi się trzymam. No właśnie, kurwa, ja nie szanuję takiego, że tu niby się cisną, na jak są kamery, a poza kamerami, ej, cześć, no dobra, już drugim razem to tak może nie będę mocno cisnął, no dobra, to luz, to fajnie było. Może co, Kasiusz, może kiedyś w przyszłości będzie jakaś walka z Wardęgą? Nie muszę mieć z nim żadnej walki, to nie jest kurwa rywal do mnie, jak przegnie kiedyś może dostać liścia kurwa na łeb i tyle. No. Powiedz mi, bo ty na tej edycji jakby Fame MMA 11 nie walczysz, więc co tutaj robisz? Czy już została jakaś zapowiedziana twoja walka w przyszłości? Tak, z Wrzodem. Z Wrzoskiem, tak? Tak. No i o co tam poszło? Jest jakiś konflikt? Nie wiem, konflikt czy jest, po prostu mamy walkę, wypowiedział się brzydko o mnie. Kiedyś... Co powiedział? No byś musiała sobie prześledzić w internecie, bo ja jakby nie skupiam się na słowach, co on mówi. Ja wiem, co powiedział, po prostu chciałam to wyciągnąć od ciebie, co ty o tym po prostu sądzisz, nie chcę tutaj mówić brzydko. Aha, no to ja też nie będę brzydko mówił, ale jakbyś dała czasem mówić rozmówcy, to pewnie byś więcej się dowiedziała, ale często widzę, przerywasz, jakby to jest twój wywiad, okej, okay. Możesz, tylko no wtedy jakby nie oczekuj, że ode mnie się wiele dowiesz, skoro zabierasz cały czas mikrofon, no gdy dobrze. Ja próbuję się rozwinąć. Proszę. Proszę, powiedz, co ty myślisz na temat tych brzydkich słów w twoją stronę? No nic, no mamy walkę, dla mnie jest kurwą bez honoru, bez zasad i tyle, no ja jakby nie szanuję, jakby ktoś sobie prześledził, wiesz, bo znowu będą mówić, kurwa, o Kasiusz, to, a tak naprawdę jak sobie prześledzą od początku, ja zawsze taki sam byłem, tu z Boxelem też sobie wyjaśniłem, jak miał do mnie jakąś sprutę, to na MMA, nie, na FMA News jest wywiad nasz cały wspólnie, bo przyszedł do mnie się jakby pogodzić, chociaż dla mnie to nie była spina, ja zawsze mówię wprost, co mi nie pasuje w danej osobie, kurwa, w oczy potrafię powiedzieć, a nie tak jak te, kurwa, mleka, czy właśnie Wardęgi, że tylko zza klawiatury są mocni, a na żywo to uśmiechają się. No, a z tym, kurwa, Wrzodem, no to co, no, nagrał jakieś, kurwa, gówno, gdzie jeszcze poprzednią konferencję ze mną stoi, gada, normalnie wita się, a potem odpierdala takie numery, bo dla kilku srebrników i, kurwa, kilku falów to by gówno zjadł. No i tyle, tak go można podsumować. A czy czujesz się przygotowany fizycznie? Ćwiczysz solidnie? No ćwiczę, no jakby wagę muszę zrobić, no to muszę ćwiczyć. To tylko taki powód jakby też ćwiczenia, no. Ale no czuję się dobrze zawsze, no ja nawet jak nie trenowałem to te pierwsze walki, to ja wychodziłem bez treningów, no tam wiadomo, kilka razy się pojawiłem na sali, ale na tych ogórków nie trzeba było, na tych niby to zawodowcy. Ja tam nawet się nie mam za żadnego sportowca, kurwa, od 6 lat walę melanż życia i kurwa jest mi w tym dobrze, tylko jak se kurwa ustalają limity wagowe, no to muszę zrzucić te kilogramy, bo teraz mam aż 10 kilogramów do zrzucenia, no to wiadomo, no to siłą rzeczy no najlepiej mi potrenować, no bo nie będę kurwa biegał przecież i gubił te kilogramy zbędne. A czy wcześniej, przed Fame MMA, miałeś coś do czynienia z jakimiś sportami walki? No tak, boksowałem. W boksie olimpijskim.
kupę lat temu, 6 lat temu zakończyłem swoją przygodę ze sportem, a teraz jestem freakfighterem albo melanżownikiem, dobrym zabawiakom po prostu. A coś innego niż walki? Oczywiście. Jakiś inny sport? Nie interesowało mnie nic. Dobra, a powiedz mi, jeszcze chciałam zahaczyć o Wars Offshore. Czy fajnie to wspominasz? No tak, fajnie, bardzo fajnie wspominam Wars Offshore, bo tam jest, nawet jak się na jakieś rozrywki stać, to tak przeważnie prywatnie nie znajdziesz na nie czasu, żeby jechać sobie, nie wiem, skoczyć ze spadochronu, pojeździć jakimś, kurwa, po błocie, ciężarówkami. To jest, no ja zawsze to doceniałem wszystko i bardzo dobrze będę właśnie te atrakcje, melanże. No ja bardzo się dobrze czuję w melanżu. To jest, ja się komfortowo, ja lubię balować po prostu, więc zawsze będę to dobrze wspominał, bo no lubię tak się bawić, tym bardziej ze swoją ekipą, więc... A czy masz jeszcze jakiś z nimi kontakt? Z wszystkimi, czy może z kimś nie? No, mam kontakt, no jak ktoś potrzebuje czegoś, ja jakby nie jestem gościem, który, wiesz, codziennie będzie dzwonił, pytał, co u ciebie, ja to jakby mam swoje życie i zresztą każdy z nich też ma swoje życie, ale jak coś ktoś potrzebuje, to czasem się widzimy, czy na jakichś wspólnych eventach, czy coś, no to sobie rozmawiamy, co tam u nas i tyle wystarczy. A jakby trwa teraz, nie? 16 sezon Summer Camp w Łebie, więc zapraszam, niedziela 23 MTV. Super. A powiedz mi, co robisz na co dzień? Czym się zajmujesz oprócz przygotowań do walki? Czym się ja zajmuję? Co robisz na co dzień? Baluję przeważnie. No ja jakby tam... No robię jakieś tam kilka rzeczy, ale wiesz... Co tu mówić? Fajnie jest, jak jest to, co może być pokazane, to jest pokazane. To, o czym ludzie nie wiedzą, może kiedyś książkę napiszę, to się dowiedzą. Super. A czy chciałbyś jakiś rewanż może z Normanem Parker? I to jakby, to on bardziej mnie potrzebuje niż ja go, więc pewnie poprosi on o to, żebyśmy mieli drugą walkę, żeby coś tam zarobić, no bo zaraz jak będą takie nudne walki jak ma teraz, to nikt nie będzie chciał tego oglądać, więc to on jeszcze przyjdzie na kolankach poprosić Don Casio, żeby zawalczyć, kurwa, jeszcze raz i żeby jeszcze raz dostał w pierdol po prostu. Bo niby tą walkę przegrałeś, ale dla ciebie ją wygrałeś. No nie tylko dla mnie, tylko dla całego światu boksu. Wygrałem tą walkę i to jest dla mnie ważne, a nie jak jakieś, kurwa, tam kolesiostwo z KSW, sędziowie z KSW byli i bronili swojego byłego mistrza, bronili niby sportu, bo ja wiadomo, jaki mam wizerunek, melanżuję, ale ja tego jakby nie ukrywam, melanżuję, bo to lubię i chuj ich to obchodzi, co ja robię prywatnie. Ważne, że wychodzę i napierdalam tych ich byłych mistrzów, kurwa, KSW. I dostał na pizdę, wszyscy z boksu to widzieli, powiedzieli, a ci, co z MMA i bronią swojego sportu, no to jakby też ich po części rozumiem. Rozumiem. A czy masz tutaj na tym Fame MMA 11 jakichś faworytów? Czekasz bardzo na czyjąś walkę? Sasza, no z tym zjebanym mefedroniarzem. To jest jedyny mój faworyt i jedynie na tą walkę czekam, bo reszta to takie trochę flaki z olejem. Bo rozumiem, że z Saszą się kolegujecie, jestem u ciebie w jakiejś ekipie, tak? Zgadza się? To jest mój przyjaciel, tak. Wspierasz go, dajesz mu może jakieś porady? Jako już doświadczony. No tak, no jakby układam mu głowę, wszystko to, co znam, co wiem, co się dzieje, jakby teraz już jest tydzień do walki, to sam mówi, kurwa, Kasz, no wszystko, wszystkie te etapy, które mówiłeś, że będą się pojawiać po kolei, to wszystko to jest. No ja jakby opowiadam mu, jak to wszystko niwelować i jak wyjść, kurwa, zmotywowanym i zabić chłopa do klatki. Dobrze, to najważniejsze, trzeba go i wspierać i dawać mu dobre porady. Ja tobie dziękuję bardzo za wywiad i życzę dalszych sukcesów w sporcie. Dziękuję bardzo. Cześć, hej.